Cześć! Dzisiaj kolejny odcinek Psie Sekrety 5 minut. Czyli behawiorysta wyjaśnia. A behawiorystka dzisiaj będzie gasić pożar, zanim wybuchnie. O co chodzi? Była taka sytuacja, do niej się po prostu muszę odnieść i muszę zapytać Ali z perspektywy behawiorysty, jak to wygląda? Mieszkam w domu, mamy ogrodzenie od strony chodnika. Moje psy są na ogródku, siedzą sobie. I patrzę przez okno, przechodzi pani ze swoim pieskiem. W momencie, kiedy podchodzi do nas, do naszego płotu, idzie wzdłuż i wyciąga smaczki, sadza pieska, daje smaczki, krok. Wyciąga smaczki, coś tam mówi do pieska, daje smaczki. Ja widzę po tym psie, że on by już najchętniej był tam, a nie tu. A moje zaczynają powoli z małego płomienia eskalować. I jest jadka po prostu przy ogrodzeniu. Ogrodzenie dzieli psy, w związku z tym moje ła, a pani po drugiej stronie smaczek. Mhm. I teraz tak, z takiego małego czegoś, a właściwie z niczego tak naprawdę, zrobiło się takie. Czyli z małego płomienia wielki pożar. Dlaczego? Ala, co tutaj się w ogóle zadziało? Powiedz nam. Znaczy, warto o tym pamiętać, bo bardzo wielu trenerów niestety nadal zaleca takie ćwiczenia w ramach oswajania psa, na przykład tym, że psy za płotami szczekają. Niestety, nie jest to najlepszy pomysł, ponieważ po pierwsze stresujemy te psy, które są na ogrodzie i nie zawsze mamy taką możliwość, żeby swojego psa upilnować, no trzeba by go było zapiąć. Każdy, kto ma większą rodzinę, wie, jak to wygląda, że to wcale nie jest takie proste w praktyce, więc te psiaki tam po prostu czasem mogą się znaleźć blisko ogrodzenia. Natomiast ty, jeśli masz takiego psa, z którym chciałabyś popracować przy szczekających psach przy płocie, też niedobrze jest, kiedy wkładasz go w sytuację bardzo silnego zagrożenia, ponieważ te psy na ogrodzie mówią na serio. One mówią, idź stąd, odejdź stąd, nie chcemy cię tu, zrobimy ci krzywdę, jeśli będziesz tutaj dalej stać. A wtedy ty jako opiekun mówisz swojemu psu, tak, tak, możesz tu siedzieć, super, wszystko będzie dobrze, ale tam skaczą, że tak powiem, mordercy z nożem za tym ogrodzeniem. Mówiłyśmy kiedyś. Takie właśnie, więc to jest bardzo trudna sytuacja, która tak naprawdę zamiast zmieniać te skojarzenia złe twojego psa na pozytywne, utwierdza go jeszcze w przekonaniu, że kurczę, naprawdę tu jest beznadziejnie, naprawdę jeszcze mój opiekun mnie tu trzyma, nie rozumie, co ja mówię, nie rozumie moich próśb o oddalenie się, a te smaczki, no to pies często, jeśli w ogóle jest w stanie jeść, to zjada po to, żeby sobie lepiej poradzić z tą sytuacją, ale one wcale nie są dla niego wtedy nagrodą. Dlatego to nie jest dobre. Najlepiej by było, gdyby ta pani troszeczkę inaczej postąpiła. Na przykład wzięła swojego psa już wcześniej, skoro wie, że wy tu mieszkacie i te dwa psy zawsze... No wie, bo sobie zrobiła trasę do ćwiczeń. Tak, gdzieś tam sobie po prostu są. No to już dobrze by było, żeby wzięła tego swojego psiaka po drugiej swojej stronie. Czyli na krótszej stronie. Tak. Opiekun idzie tu, tak. A pies jest po tej stronie. Jej, dokładnie. Pies. Czyli zawsze człowiek oddziela ciałem psa swojego od zagrożenia. Czy to będzie inny pies, kot, rower, człowiek, obojętnie. Ma swojego psa tutaj na krótkiej smyczy i jak największym łukiem stara się obejść wtedy tą bramę. I teraz tak, jakie komunikaty dostają wszystkie psy? O, i teraz ja to muszę się zatrzymać. No właśnie. Czy to jest, właśnie o to chciałam zapytać, jaka jest różnica dla tego psa, co mu komunikuje opiekun, kiedy go skarmia smaczkami i sadza przy bramie, a jaka jest różnica w komunikacie, nawet niewerbalnym, czyli opiekun, załóżmy, nie mówi nic do tego psa, tylko robi. Tu daje smaczki, albo druga opcja, przeprowadza psa po tej stronie zewnętrznej, czyli oddziela psa od pozostałych bodźców. W pierwszym przypadku, kiedy sadzamy psa blisko zagrożenia i karmimy go smaczkami, mówimy mu, nie obchodzi mnie, co ty czujesz, nie obchodzi mnie to, że się tutaj stresujesz, masz jeść smaczki, bo chcę, żebyś był posłusznym psem i robił moje polecenia. W drugim przypadku, czyli... Ale sorry, ja muszę tutaj przerwać, no, bo według mnie, z tego co ja kojarzę po różnych poradach internetowych, między innymi od trenerów, cel tego ćwiczenia jest taki, żeby przyzwyczaić psa do tego, że nie musi reagować na bodźce. Ale to nie taki komunikat pies dostaje. Dbam o ciebie, chcę ci pomóc, oswoić się z tym czynnikiem. To nie taki komunikat. Nie, to jest trochę tak, jakby ktoś cię zapychał czekoladkami w sytuacji, kiedy widzisz stado pająków, które jest tuż za ogrodzeniem i ty nie masz żadnej gwarancji, że to ogrodzenie nie puści. Jeśli masz arachnofobię,
albo masz bardzo złe doświadczenia z pająkami, bo na przykład, nie wiem, twój ulubiony kuzyn z dzieciństwa wepchnął cię kiedyś w pajęczynę i oblazły cię pająki, no to raczej średni to będzie dla ciebie deal. No zjesz tą czekoladę, bo lubisz też czekoladę, ale nie wiem, czy ona sprawi, że poczujesz się lepiej. Na pewno ja bym uważała, że z taką osobą, która mnie do tego zachęca, czy wręcz zmusza, no bo pies nie za bardzo ma wybór, nie chciałabym spędzać czasu. Więc raczej to nie zadziała w ten sposób, że pies się uczy, że wszystko jest w porządku. Raczej uczy się przetrwania w bardzo trudnej sytuacji, którą można by rozwiązać na dużo więcej lepszych sposobów. Czyli ta druga sytuacja. Podchodzi, jest to dalej strefa ćwiczeń, bo tak sobie spacer zaplanowała, bierze psa na tą stronę, przechodzą. Mhm. No powiedzmy już nie łukiem, bo jest ulica, ale po prostu przechodzą na krótkiej smyczy. Mhm. Komunikat dla jej psa i komunikat dla pozostałych psów, moich w tym przypadku. Tak, dla jej psa komunikat idzie taki. To nie jest twoje zadanie, żeby się z tym, z tą sytuacją mierzyć. Ja to zrobię za ciebie, a ty jesteś bezpieczny. Więc, czyli tak, ona się ustawia tu, skraca sobie smycz i jak największym łukiem oddziela psa, tak, przechodzą spokojnie. I wtedy pies jest, czuje się dużo lepiej. Oczywiście ma mniej strategii, bo jest na krótkiej smyczy, ale jednocześnie jego opiekunka zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa, odgradzając od stresującego bodźca. Natomiast te psy na posesji widzą taki obrazek. Okej, idzie pies, ale on z nami nie ma nic do czynienia. To jego opiekun jest tutaj i on też nas nie zaczepia, nie wpatruje się w nas, po prostu przechodzą. Uff, jest nam dużo łatwiej. Czyli podsumowując, przejęcie kontroli przez opiekuna tak naprawdę jest kluczowe, żeby zbudować poczucie bezpieczeństwa u psa. Tu jest jedno ćwiczenie na skarmienie smaczkami i mamy taki pożar. Trzy psy zaangażowane, opiekun też w stresie, w nerwach, tak? No bo to nie o to chodziło w ćwiczeniu. I druga opcja, też ćwiczenie, ten sam chodnik, ta sama posesja, te same trzy psy tak naprawdę i ta sama opiekunka, ale mamy budowanie poczucia zaufania u swojego psa. Jasny komunikat niewerbalny do pozostałych psów. Przechodzimy i sorry, ale was olewamy, tak naprawdę. Tak, i to najlepsze dla tych psów. I trzecia sprawa, przejęcie kontroli powoduje poczucie bezpieczeństwa. Bo i jej pies widzi, że ona wie, co robi, i pozostałe psy widzą, że ten opiekun wie, co robi i nie ma potrzeby wchodzić w konfrontację. Dokładnie. Jeszcze tylko jedno słowo powiem na koniec. Pamiętajcie, że to nie odcinek o zabezpieczaniu płotu, to nie odcinek o nauce odwoływania psów od płotu i to nie odcinek o tym, że to opiekun psów, które szczekają przy płocie, powinien coś zrobić. To jest odcinek o tym, jak ty, przechodząc obok takiego płotu, możesz się lepiej zachować, żeby pomóc wszystkim uczestnikom interakcji. A tymczasem dalej, działajcie z waszymi psami, subskrybujcie kanał, wchodźcie na naszego Instagrama, na inne media społecznościowe, komentujcie, dzielcie się zdjęciami, dzielcie się problemami. Trzymajcie się, dobrego dnia, pa! Do zobaczenia!